Witam wszystkich serdecznie. 3 listopada, Anno Domini 2022, czyli kontynuacja tematu jesień, ach to ty. No pogoda spłata duże figle, jak widać. W tej chwili na dworze 14 stopni. No ja jestem osłonięty szybami, podgrzewane fotele, dodatkowo jakiś tam nadmuch ogrzewania. W zupełności można w sposób bezpieczny się przemieszczać. Dzisiaj od ojca prowadzącego parę słów na temat opon samochodowych. Mianowicie opony letnie, zimowe, wielosezonowe i odwieczny dylemat, gdzie zakładamy lepsze opony. Czy na przód, czy na tył. Może ten temat już dzisiaj trochę się zdewaluował, bo jakby jest większa świadomość kierowców i ja myślę, że duża większość już nie ma tego dylematu, tylko po prostu wymienia opony, jak są zużyte, ale może jeszcze, jeżeli ktoś gdzieś zastanawia się nad tym, to parę słów powiem. Jeżeli chodzi o taką podstawową sprawę, którą wszyscy wiedzą, ja wiem, ale w ramach przypomnienia, to praktycznie każdy samochód, powiedzmy osobowy, łączy nas z podłożem, czyli to, co zapewnia nam tak naprawdę w dużym stopniu bezpieczeństwa, tak? Jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo nasze podczas hamowania. To są opony, a co za tym idzie, powierzchnia styku, jaka łączy samochód, w zależności od tego, jaki to jest samochód, taki powiedzmy od 1 tony do 2 z hakiem nawet lekko, to jest powierzchnia mniej więcej, powierzchnia kartki A4. Czyli z rysunku technicznego, jak pamiętacie, 297 na 210. Tyle centymetrów, tyle milimetrów, przepraszam, ma kartka A4. I tak jakbyśmy podzielili tą kartkę A4 na 4 części i każda z tych części odpowiadała stykowi jednej opony z powierzchnią asfaltu, tak właśnie cała kartka A4 odpowiada za nasze bezpieczeństwo. I to już powinno być jakby takim podstawowym kryterium myślowym co do tego, jak ważne są opony w naszym samochodzie, jak istotna jest ich jakość, jak istotne jest ich prawidłowe dobranie i to, żebyśmy te opony mieli no jak najbardziej bezpieczne założone na naszym samochodzie. No oczywiście wyróżniamy takie podstawowe, to 3 rodzaje w sumie już teraz opon, dlatego że mamy opony letnie, opony zimowe i od jakiegoś tam czasu pojawiły się opony wielosezonowe na rynku. Ja od razu powiem, że nie jestem miłośnikiem opon wielosezonowych, testowałem je na własnym organizmie i to się według mnie nie sprawdziło. Podtrzymuję jakby powiedzenie, coś co jest do wszystkiego jest do niczego. Dlaczego? Krótko objaśnię. Dlatego, że te dwie pory roku, no troszeczkę dzisiaj nie mamy ku temu powodów do tego, żebym Wam to udowodnił, bo mamy listopad. Już powinno być według starych zasad na dworze nie dosyć, że zimno, to jeszcze możliwe nawet, że śnieżnie. Nie ma mowy w ogóle o takiej historii, ale załóżmy czysto teoretycznie, że nadal mamy do czynienia z zimą jako taką, czyli błoto pośniegowe, śnieg. No i wówczas uważam, że najbardziej odpowiednią oponą jest opona taka stricte zimowa. Jakie są różnice między oponami zimowymi i letnimi? No to każdy wie. Opona letnia bardziej skupia się na odprowadzeniu wody, która ewentualnie pojawi się podczas opadów. W zasadzie nic, za nic więcej nie odpowiada. Rycina, bieżnik, który jest nacięty na oponie letniej, tylko i wyłącznie, dosłownie tylko i wyłącznie, ma nam pomóc w jak najsprawniejszym odprowadzeniu wody z tejże opony. Dlatego, że jakbyśmy założyli czysto teoretycznie, że mamy do czynienia tylko i wyłącznie z porą suchą i nigdy nie spotka nas coś takiego jak opad deszczu, to najlepszą oponą byłby slick. Czyli ta powierzchnia kartki, o której mówiłem na samym początku, maksymalnie by się zwiększył styk powierzchni opony z powierzchnią asfaltu. Nie byłoby potrzebny żadnych nacięć, dlatego że, no tak jak powiedziałem, maksymalna powierzchnia tarcia by była zapewniona podczas hamowania. A te nacięcia, różni producenci stosują różne nacięcia, powodują to, że kiedy najedziemy no, oponą podczas deszczu na powierzchnię mokrą czy wręcz na kałużę, to ta kałuża ma być błyskawicznie rozprowadzona, wyrzucona spod tej opony.
Dzieje się to na boki, do tyłu pojazdu, w zależności naprawdę wszystko dzieje się od nacięć tegoż bieżnika. Ale każda opona zasadniczo ma takie zadanie, czyli odprowadzenie wody. Ta opona jest w ogóle o miękkiej mieszance, nie, przepraszam najmocniej, o twardej mieszance, dlatego że temperatura zewnętrzna, jaka jest no, w okresie letnio-wiosennym, no jakby nie może być ta opona miękka, dlatego że szybko by się zużywała na powierzchni asfaltu, który się mocno nagrzewa podczas temperatury wysokiej. Dlatego mieszanka jest twarda. Twarda w stosunku do mieszanki opony zimowej. Jeszcze wracając do opon letnich, bardzo, bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest zjawisko aquaplaningu. To jest takie zjawisko, kiedy jak mamy duże kałuże, szczególnie duże kałuże, dosyć mocne rozlewisko kałuż na podłożu, no, szczególnie utwardzonym asfaltowym, i jedziemy z określoną prędkością, jakby no jest to istotne, z jaką prędkością jedziemy, samochód nasz dosłownie jest w stanie, jeżeli przekraczamy jakąś tam określoną, rozsądną prędkość na tejże nawierzchni, podczas aquaplaningu opona odrywa się, w pełnym tego słowa znaczeniu, odrywa się całkowicie, praktycznie jest w stanie się oderwać, bo to nie, że się odrywa zawsze, absolutnie, ale jest do tego stopnia w stanie się oderwać, że tworzy się film, cieniutki film pomiędzy oponą a asfaltem, podczas najazdu tejże opony na właśnie tą powierzchnię wody, cieniutki film wodny, który tak naprawdę mocny daje dyskomfort w prowadzeniu tegoż pojazdu. I im lepsza opona, im lepsze te ryciny, im lepszy jej bieżnik, tym my sprawniej odprowadzamy, likwidujemy jakby ten aquaplaning i powodujemy, że ta woda szybciej wydobywa nam się po pierwsze spod opony, a po drugie powoduje to dobra opona to, że tak mówię, ta opona jest błyskawicznie wyrzucana i jest zagwarantowana przyczepność tejże opony do powierzchni. Bo wyobraźmy sobie, że jeżeli jedziemy dosłownie na sliku, czyli nie mamy żadnego bieżnika i wjeżdżamy takimi oponami na dużą kałużę, na sporą kałużę na nawierzchni asfaltowej, nie mamy żadnej, kompletnie żadnej kontroli nad pojazdem. On siłą rozpędu nam jedzie, ale tak naprawdę przy jakiejkolwiek nierówności tego podłoża, przy zakręcie, nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym, nad zakrętem, nad skrętem kół i nad tym, żeby samochód nam pojechał w to miejsce, gdzie my oczekujemy. To tak mocno niebezpieczny jest aquaplaning i no, chociażby z tego względu, że on się pojawia dosyć często przy nierównej nawierzchni, a wciąż mamy do czynienia, na przykład teraz jadę bardzo najgorszym odcinkiem drogi pomiędzy Nową Solą a Poznaniem, czyli w okolicy Kolska. To jest dramat. Ja nie rozumiem w ogóle, dlaczego ta droga nie jest remontowana. To jest już nawierzchnia bardzo stara i bardzo, bardzo krzywa. Ja w tej chwili przytrzymałem troszeczkę uchwyt telefonu, żeby ten cały ekran nie drżał, ale właśnie przy takich nawierzchniach szczególnie ten temat aquaplaningu się objawia, dlatego że kolejny, które są no, w tychże, na tejże nawierzchni, powodują, że ta woda się trzyma i o aquaplaning nie jest trudno. Czyli lato to nacięcia to odprowadzania ewentualnej pojawiającej się wody i struktura gumy twarda na lato, dlatego że, tak jak powiedziałem, powierzchnia asfaltu się nagrzewa do bardzo wysokiej niejednokrotnie temperatury, na przykład 50 stopni. Wcale jak jest słońce, jak grzeje w pełni, nie ma żadnego cienia, to bez problemu nam asfalt się nagrzeje do 50 stopni. Słońce, wiecie dobrze, że jest w stanie całkowicie roztopić asfalt, a co dopiero taką powierzchnię gumy, z której jest zrobiona nasza opona, dlatego twarda. Teraz przechodząc do opon zimowych, jest odwrotna sytuacja. W oponie zimowej głównym jej celem jest wyrzucenie, jak najszybsze wyrzucenie z niej błota pośniegowego i śniegu, która to opona chwyta podczas styku z asfaltem. No z asfaltem pokrytym tymże śniegiem, czy tymże błotem. Czyli ta opona wgryzając się, ona musi się wgryźć oczywiście w ten śnieg, żeby mieć jakąkolwiek przyczepność. Niemożliwy jest slick, ja wracam wciąż do tego slicka, niemożliwy jest slick, dlatego że slick to by no, powodowałby tylko jak lodowisko. My byśmy się przemieszczali samochodem jak na łyżwach, nie mielibyśmy żadnego tarcia pomiędzy
no, oponą, a nie, nie mieliśmy kontroli nad samochodem, to jest niemożliwością. Mało tego, opona letnia podczas eksploatacji w okresie zimowym, stricte na nawierzchni takiej błotno-zimowej, błotno-śnieżnej, przepraszam, i w związku z jej twardą mieszanką, to momentalnie ta twarda mieszanka by powodowała, że najeżdżając na śnieg, śnieg wlepia się pomiędzy bieżnik, który pierwotnie w okresie letnim powoduje odprowadzenie wody, a ona się zalepia i tworzy błyskawicznie powierzchnię slicka. Czyli letnia opona, chwila, moment podczas eksploatacji w okresie zimowym, tworzy nam slick. To dlatego nie możemy używać za bardzo opon letnich, dlatego że one są w dużej mierze bezużyteczne na śniegu. A opona zimowa tak jest skonstruowana, że po pierwsze jest to miękka mieszanka, czyli guma, z jakiej ona jest zrobiona, jest bardzo miękka. Jesteśmy ją w stanie palcem bez problemu ugniatać i widzimy wyraźnie ugniatającą się gumę. Wyraźnie możemy, jeżeli ruszamy pomiędzy bieżnikiem, pomiędzy lamelami tak zwanymi tejże opony, jeżeli próbujemy ją ruszyć, tak, no powiedzmy, żebyśmy chcieli to zrobić, taki eksperyment, to bez żadnego problemu my powodujemy ruch tej kostki opony pomiędzy tymiż właśnie lamelami. Po co są te lamele? Ano po to, że jak opona wgryzie się w śnieg, to ruch tej kostki bieżnikowej na tychże lamelach, to jest taka delatacja jakby, tak? To jest takie coś, które daje nam możliwość pracy pomiędzy, nazwijmy to, tymi kostkami a lamelami, że ten śnieg błyskawicznie powinien być wytrącany z tejże opony. Czyli ona łapie, wgryza się w śnieg, ale od razu, kiedy odpuści ta opona powierzchnię styku z asfaltem, błyskawicznie lamela powoduje to, siła odśrodkowa, że ten śnieg jest wyrzucany z tejże opony. Czyli opona czysta, jak najbardziej oczywiście czysta, ale powinna ponownie po pełnym obrocie 365 stopni wgryźć tam się ponownie w śnieg. Powinna być przygotowana do tego, żeby wgryźć się ponownie śnieg. Nie może być i producenci tak konstruują te opony, żeby jak najwięcej tego śniegu zostało wytrącone pomiędzy tym bieżnikiem, pomiędzy tymi szczelinami, tymi lamelami. Po to, żeby ona jak najszybciej była przygotowana do tego, żeby po kolejnym właśnie obrocie była czysta, była całkowicie tylko i wyłącznie guma, bo tylko to, że ona jest gumą samą w sobie, niezapełnioną pomiędzy bieżnikiem śniegiem, powoduje to, że ona się ponownie wgryza w ten śnieg. Tak działa opona zimowa dosłownie. I to jest klucz do zrozumienia. Ja uważam, że opony wielosezonowe, bynajmniej na tą chwilę, nie wiem, na razie ja uważam, że to jest technologia mocno niedoskonała. Próbowałem na własnej skórze, tak jak powiedziałem, i coś, co jest do wszystkiego, czyli jest taką pośrednią mieszanką pomiędzy twardością a miękkością. Te nacięcia to są tak naprawdę takie pomiędzy tym nacięciem, które ma bezpośrednio nam odprowadzić wodę, a wytrącić śnieg, możliwe, ja nie wiem, możliwe, że w ruchu miejskim, gdzie bardziej mamy tą drogę już odśnieżoną, gdzie jedziemy z nieznaczną prędkością w zimie, w rzędu 30 na godzinę, 40, możliwe, że opona wielosezonowa, jak dojeżdżamy tylko i wyłącznie do pracy, może ona w jakichś warunkach ma rację bytu. Ale też trudno mi jest sobie wyobrazić w ruchu miejskim w dużym mieście, kiedy tak naprawdę ten ruch jest dynamiczny, hamowanie, przyspieszanie, są korki, kiedy my musimy podjechać ze świateł do świateł, zrobić taki skok, powinniśmy mieć tą pełną gotowość, nie dosyć, że odbicia się od startu, to jeszcze wyhamowania przed poprzedzającym nas pojazdem. Ja nie wiem tak naprawdę, czy opona wielosezonowa wtedy tak dobrze się sprawdza. Ja wciąż pozostaję w tej filozofii, że coś, co jest do wszystkiego, jest do niczego. Opona letnia niech będzie oponią letnią, opona zimowa niech będzie oponą zimową. Zawsze jestem za tym, żeby każdy miał takie dwa zestawy kół, żeby nie karmić non-stop tych serwisów opon, tylko mamy zestaw kół z felgami na porę letnią. Możemy sobie pozwolić wtedy na niższy profil opony, dlatego że przewidujemy, jaka jest nawierzchnia i nie obawiamy się o jakąś, no nie wiem, dziurę, bo ona jest nam widoczna, a opona z nieco mniejszym profilem, to znaczy nie mniejszym, tylko wyższym profilem, znaczy średnica felgi jest wówczas mniejsza,
a wyższy profil opony po to, żeby była wygodniejsza jazda samochodem w zimie, kiedy jest więcej nierówności, kiedy potrzebujemy lepszy komfort, jeżeli chodzi o amortyzację, o tłumienie tychże nierówności, wtedy ta opona nam to zapewni. Nie mają racji bytu według mnie osobiście opony niskoprofilowe, pomimo że są opony niskoprofilowe zimowe, ja jestem sceptyczny, uważam, że to jest troszeczkę bezsens, także to trochę jest taki przerost formy nad treścią. Mocno ryzykujemy uszkodzeniem swojej felgi, często i gęsto aluminiowej, w tychże zaspach śnieżnych kryją się dziury, kryją się jakieś niespodzianki, ja uważam, że to nie jest zbyt dobry pomysł. Na zimę zakładamy felgi z oponami zimowymi, takie dosłownie do tego przygotowane, na lato to bardziej skupiamy się może na tej wizualności, możemy się skupić i faktycznie niski profil i dobry bieżnik. Teraz a propos, ile mamy? 12 minut chyba. Szybciutko. Teraz szybko a propos tego, gdzie lepsze opony przód, tył. I teraz tak ja powiem. W ogóle tego już się nie trzymamy. Ja myślę, że to odchodzi do lamusa. Musicie mieć świadomość, że zarówno opona z przodu, jak i z tyłu ma ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Powtarzam to, co powiedziałem na samym początku. Całe bezpieczeństwo nasze, jako kierowcy, oczywiście to jest mniej więcej, bo to nie jest tak, że zawsze to jest powierzchnia kartki A4, ale w standardowym samochodzie, o standardowym jakimś tam rozmiarze tych opon, 16 powiedzmy, to jest mniej więcej powierzchnia kartki A4. Wiadomo, że im bardziej zaawansowane auto, im bardziej sportowe, im bardziej opony są szerokie, no to ta powierzchnia może być nieznacznie większa, ale to jest kosmetycznie tylko i wyłącznie. No busy, ciężarówka to się powiększa, ale tu mówimy o standardzie samochodów osobowych A4. Jeżeli A4 kartka odpowiada za nasze bezpieczeństwo i życie niejednokrotnie, no to dbajmy o to, żeby te opony były dobrej jakości. Dlatego, że tylko i wyłącznie te opony są w stanie zapewnić nam jakieś minimum bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o opony letnie, producenci dają taką granicę bezpieczeństwa, która jest widoczna na oponie w postaci takiego zgrubienia, takiego garbu pomiędzy bieżnikiem i to jest 1,60 mm. 1,60 mm, no producent daje, że to jest jeszcze taka gwarancja, że ta opona jest powiedzmy bezpieczna. Ja bym powiedział, że to już jest złom. Jeżeli chodzi o szczegóły, to według mnie to już jest ta opona, to jest szrot. Ta opona powinna mieć, ale takie absolutne minimum to 3-4 mm wzwyż. Taka, żeby miała sens, jeżeli chodzi o odprowadzanie właśnie tej wody. I im bardziej mamy oponę zużytą, tym bardziej musi być zachowawcza nasza jazda i bardziej ostrożna. Jeżeli takową mamy na samochodzie, musimy mieć świadomość tego, jakie mamy opony i dostosować naprawdę tą prędkość do tychże opon w dużej mierze. Tak samo jeżeli chodzi o opony letnie, to producenci zakładają, że to jest około 4 mm, że to jest taka granica sensowności tejże opony. Ja bym powiedział, że to też jest nieco więcej, że ta opona, no bo im mniej mamy tego naszego bieżnika, tym mniejszy jest ruch tejże gumy pomiędzy lamelami, czyli mniejsza zdolność do wytrącania błota pośniegowego bądź śniegu. Dlatego to są jakieś tam granice bólu tej opony, ale musicie pamiętać i wiedzieć, że im więcej macie tego bieżnika, tym bardziej jesteście bezpieczni. Ja tak uważam, że jakby te 4 mm, dobrze, jeżeli to jest ostatni sezon opony, te zimy już są takie no jak teraz, że no może będzie parę dni śniegu, dobra, okej, zachowawczo, asekuracyjnie przejeździcie na tych 4 mm w zimie, ale uważajcie, jeżeli chodzi powrót do tematu przód czy tył, lepsze opony z przodu czy lepsze opony z tyłu, kompletnie absurdalna dywagacja, kompletnie, totalnie, dlatego że i przód i tył jest bardzo ważny, dlatego że my kompletnie nie mamy żadnej świadomości podczas jazdy samochodem, kiedy tak naprawdę spotka nas zagrożenie, nie mamy takiej wiedzy, możliwe i daj Boże, i daj los, żeby nigdy w życiu nie spotkała nas taka przygoda, że musimy używać awaryjnego hamowania i być w jakiejś sytuacji dyskomfortu na drodze. Mówię tak, aby było, ale musimy być przygotowani na to, że tak będzie. I zazwyczaj, w większości przypadków, jeżeli chodzi o sytuację niebezpieczną, to odruchem bezwarunkowym jest hamowanie, naciskanie na pedał hamulca. I teraz tak, jak mamy świadomość, że mamy system ABS-u, a w większości samochodów w tej chwili już są systemy ABS-u, to
dociskamy hamulec do maksa podczas takiej sytuacji niebezpiecznej i system ABS-u, anti-blocking system, powoduje nam to, że ten hamulec nam łapie, puszcza w błyskawicznym oczywiście tempie, a my nadal utrzymujemy zdolność do prowadzenia, do kierowania tymże pojazdem. Czyli hamujemy awaryjnie, maksymalnie wciskając pedał hamulca w podłogę. Bardzo ważne są opony i bardzo ważne jest nadal panowanie nad kierownicą pojazdu, bo my możemy próbować zmienić jego tor jazdy podczas tego hamowania awaryjnego. I wyobraźcie sobie sytuację, tak jak powiedziałem, na drodze są różne rzeczy, dzieją się rzeczy niebezpieczne podczas pokonywania zakrętów, w ruchu miejskim, podczas jazdy prostej, podczas, nie wiem, wchodzenia dopiero w zakręt. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, kiedy w danym momencie istotnie większe znaczenie, powiedzmy według hierarchii, może mieć nieco większe znaczenie to, że my mamy lepszą oponę z tyłu, a w innej sytuacji będzie miało większe znaczenie, jaką mamy oponę z przodu, tak? Jest przód i tył. I teraz jest takie zjawisko jak nadsterowność i podsterowność. Nadsterowność to jest tendencja do zarzucania tyłu samochodu. Czyli jeżeli jak wchodzimy w zakręt, i ma samochód tendencję do wyrzucania tyłu samochodu z zakrętu, tu ja pokazuję w lewo, kiedy skręcam w prawo, no to czysto teoretycznie w sytuacji kryzysowej, powiedzmy, że łapiemy uślizg i ten uślizg, tak jak powiedziałem, samochód ma tendencję do nadsterowności, czyli wyrzuca nam tył, wówczas teoretycznie powinna być lepsza opona z tyłu, tak? No bo tył jest ważny. A jeżeli mamy zjawisko podsterowności, czyli samochód ma tendencję do zwiększania promienia skrętu, czyli my skręcamy, a on nie skręca, nie zacieśnia nam łuku, tylko ten łuk nam coraz bardziej powiększa, wyrzuca nam przód samochodu na zewnątrz zakrętu, to jest zjawisko podsterowności. Wówczas czysto teoretycznie lepsze by się przydały opony z przodu. I to są takie dywagacje całkowicie bezsensowne. Jeden wspólny mianownik jest tego. Nie patrzymy na to, gdzie mamy lepszą oponę. Nie zadajemy sobie pytania, gdzie mamy napęd. Napęd nam służy do odbicia się, do rozpędzenia tego samochodu, ale zapewniam Was, w większości przypadków, w 99% w sytuacji kryzysowej każdy naciska hamulec. Tylko kierowcy rajdowi, którzy mają bardzo duże doświadczenie podczas jazdy, mają odruch bezwarunkowy i wiedzą, że w sytuacji kryzysowej niekoniecznie naciśnięcie hamulca da im dobre rozwiązanie. Wciskają gaz, który ich wyciąga z danej sytuacji, ale to są zawodowcy. Wy takimi nie jesteście, ja nie kieruję w ogóle do nich, bo ja jestem takim karłem przy tych ludziach, maleńkim człowieczkiem. Ja mówię o kierowcach zawodowych, nie zawodowych takich, którzy jeżdżą samochodami ciężarowymi, tylko zawodowych, sportowych kierowcach. Oni mają inną zupełnie technikę. Każdy przeciętny kierowca w sytuacji zagrożenia momentalnie naciska pedał hamulca i próbuje się ratować pedałem hamulca, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. I wówczas, gdzie my mamy napęd, czy my mamy na tył, czy mamy na przód, czy mamy 4x4, cokolwiek, nie ma znaczenia. Już wtedy nie ma znaczenia, bo my puszczamy gaz, odcinamy tak naprawdę tą możliwość naprężenia kół osi napędzanej w stosunku do jezdni, co byłoby dobrym niejednokrotnie rozwiązaniem. Ja nie powiem, że nie, bo mówię, to jest też wyjście z sytuacji, co niektórej, że dociskamy gaz i ratujemy się z opresji. Ale to, tak jak powiedziałem, to tylko dobrzy kierowcy świadomi są w stanie zareagować w danej sytuacji na to. Ja mówię o ogóle, zazwyczaj naciskamy hamulec i wszystkiego dobrego, pozdrawiam wszystkich, bo chyba mi utnie film, ale lipa. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.